Znów przy pracy, proszę Państwa, przy domku. Ludzie moi pracują. No moi, zatrudnieni przeze mnie. No ale tak się mówi w Polsce. Co zrobiliśmy? Zaraz zobaczę. Narzędzia jakieś są. Tak. The paper... Okay, I bring by myself. Proszę Państwa, trzeba... Muy bien, amigo. Sí. Muy bien. Muy bien. Yeah. Mucho trabajo? Sí. Yeah? Duro trabajo? Sí, duro. Duro, duro. Duro, duro. Duro, duro trabajo. Sí. Make a, robię wideo. Już się po hiszpańsku trochę ogarniam. Już mnie rozumieją i o to chodzi. Że musimy się dogadywać. No. Buen día, buenas tardes. Buenos días. ¿Todo bien? Muy bien, amigo. ¿Y tú? Todo tranquilo. ¿Tranquilo? Sí. Ah, Paraguay tranquilo. No, trabajo. Me amigo. ¿Das? ¿Qué? ¿Das? ¿Yourself? ¿No? No. Oh, muy bien, señor. Solo para hormigón. ¿No? Para hormigón. Yeah. Contrapiso. Okej, okay, okej. Okay. Solo contrapiso. Ale wie lepiej. Jest tu para hormigo. Aha. Okej. Okay. Okej. Okay. To będzie dzisiaj ta podłoga będzie robiona. Ta podłoga. Contrapiso, para. Contrapiso, yes. Carpeta. Carpeta, okej. Okay. Zobaczcie. Łazienkę zobaczymy jak jest wyczyszczona, bo zaleciłem tutaj. Jestem mamo sacar un poco, bro. Poco? Encima de la carpeta, ¿viste? Un 10 centímetros. Oh, where, what? Ahí la... ¿This? Sí, para poner este. Ok. Humedad. Mm-hmm. ¿Entiendes? Ya. Yeah. Este es humedad. Atiendo. Este es humedad. Oh, ok. Encima de la carpeta ponemos un... Okay. Sacamos ese rebote un poquito. Opa. Un poquito. 10 centímetros. 10? 10 centímetros, tal vez. A mes, ¿no 5? Igual 5. Tengo 5. 5. Tengo. Ya, pregunta a Pedro. ¿Cuál zócalo? ¿Ya? Zócalo este que. Łazienka. Ok. Eto para mnie. Eto, yes. Eto para mnie. Yeah. Bueno. No proszę Państwa, przepraszam, że mówię pan. Eto para mnie. It's ok? Yeah, yes. Yeah, around, yeah. Si? Yes. Ahí. Pero este hay que sacar un poco primero. Ah, más grande? No, está bien. ¿Está bien? O cortamos este. Esta clase de uno. Ajá. Podemos cortar este. De este hacer cut. El zócalo. Ya, yeah. Yeah, cut. ¿Tienes machine? Sí, máquina. Ahí. No toma, ma wszystko, no to si te gusta, colocamos este. Ya. Yeah. Y me gusta. Bueno. Bueno, me gusta. Bueno, colocamos este. Okej, okay. I'm going around. Ale? No teraz idę. Proszę Państwa, trochę tego po hiszpańsku się nauczyłem. Jak widzicie, dogaduję się z nimi. No ale to nie jest to. Jeszcze się muszę podszkolić. Język trudny na początku, a potem już zaczyna wchodzić do ucha. Pokażę Wam, co chcę zrobić. Co chcę zrobić? Nie wiem. Muszę się doradzić mojego syna, bo on jest taki... ogarnięty i on ma takie wyobraźnie jak to zrobić. To jest ściana, tylnia ściana budynku wysoka, to jest jak 10 metrów gdzieś. Zobaczcie, ten budynek jest bardzo wysoki, a taki mały w środku. No i tutaj chcę zrobić pokój, bo jest ściana gotowa i to są te kamienie takie, skały. Zobaczcie się. No to te skały mogą zastąpić fundament, mi się wydaje. Jak myślicie? Napiszcie tam do mnie. Doradzę się, to będę mógł podjąć decyzję.
O, i ta ściana może być wykorzystana. I tu mogę zrobić 5 na 10 metrów na mieszkanie dodatkowe, albo dwa pokoje turystyczne. A tu jest łazienka z tyłu, tak, z tego. I tu też może być ten róg wykorzystany. I tak myślę, żeby ten cały teren, bo fundamentów nie trzeba kopać, bo tu jest właśnie ta skała. I można tutaj tylko dosypać coś, podłogę zrobić. No, proszę Państwa, gość mi tam zawraca głowę. Ma robić tyle dobrze, nie? Ja szanuję ludzi, proszę Państwa, ale no, słodzą za dużo, co chcą zrobić, tak dalej. Jak robią, ja chcę popatrzeć, czy się to jakoś będzie dobrze układało. Ma być dobra robota, nie? Bo nie znam ludzi, jestem w obcym kraju i muszę, proszę Państwa, z ludźmi mieć do czynienia takimi różnymi, których ja nie znam tych charakterów. Jestem sam, jedyny. No, na szczęście poznałem tego Pedro. Wspaniały człowiek, proszę Państwa, pomaga. Jak będziecie coś mieli, jakieś pytania, to on chętnie powie. On jest życzliwy, robi to bezwarunkowo, często nawet, proszę Państwa, swój czas poświęca. Nic nie oczekuje ten człowiek, absolutnie. Jest po prostu taki, ma charakter. No. Fajnie. I ma duże znajomości. To jest ważne w tym kraju, nawet zna polityków. Pracuje w sumie samochodzie. Swoją robotę zrobił, bo jest u mnie menażerem takim, proszę Państwa. On mi załatwia materiały, bo ja bym się nie dogadał tak technicznie. Ja tylko na podstawowe wyrazy znam. I tak na nim trochę migi, trochę i taki, tak się dogaduje. Więc tu jest droga. No to wiadomo, że to ziemię jeszcze muszę poznać. 2 hektary, zejść po tych krzakach, to nie takie proste. Gdyby to było proste, to bym to już znał, ale te krzaki przeszkadzają tak łazić. No. Jestem dobrej myśli. Piotr, Pedro, proszę Państwa. Zapytam, kilka pytań zadam mu. Może odpowie. Pedro, they ask something around. Excuse me. Yeah. So what do you think behind the house is good idea? It's a very good idea. Good idea. Of course, that you can use the house. The foundation is already there. Yeah? And the foundation, of course, it's very it's very strong. It's a rock. For example, somebody come to this place. So with any help? Absolutely. Absolutely, is help. People welcome from the other countries are welcome in Paraguay. Always, so we can support them To find a place, the best place and the best price, and of course the best guidance. Yeah, because they are curious. That's why I ask you. Yes, of course. No problem. No problem. Thank you so much. Okay, thank you. Yeah. So, mówi, że wszystko jest możliwe do załatwienia. Jak przyjeżdżacie, to jest pomoc pewna, odebranie z lotniska, znalezienie mieszkania. No oczywiście trzeba za gaz zapłacić i za tą dniówkę, to nie jest wysoka cena, no ale ogólnie wszystko załatwione pod ręki, papiery jakieś urzędowe, no to też załatwia. Wystarczy, że dostanie dniówkę i się postawi obiad i ludzie są zadowoleni, proszę Państwa, życzliwi. Tu jeszcze nie ma takich przekrętów, bo tu nie ma turystów. Ja jestem tu jedyny sam, ja tu nie widzę żadnych białych. No to są biali ludzie, ale miejscowi biali, pomieszani z innymi nacjami, narodami. I tak to się wszystko układa. No to dziękuję. Trzymajcie się.